wprawiali taką żelazną zasadę mi i koleżankom, kolegom z grupy, że historyk sztuki nie ocenia, historyk sztuki nie używa przymiotników wartościujących, nie wartościuje dzieł sztuki. Dzisiaj tę zasadę muszę złamać, ponieważ jak patrzę na te prace, które Państwa otaczają, to widzę dzieła takie bardzo sentymentalne, urokliwe, ponadczasowe jak dla mnie. Zanim zaproszę Państwa do przyjrzenia się tym pracom, to już niektórzy z Państwa zresztą zrobili, nadmienię jeszcze, że tutaj na Państwa czeka bardzo smaczny kawowy poczęstunek. Wszystkie prace są oczywiście u nas do nabycia. Informacje można znaleźć w Galerii Mieszczańskiej, czyli tutaj kaweczek, jak Państwo podejdą, kilkadziesiąt metrów dosłownie, skręcić w prawo, jest nasza Galeria Mieszczańska, tam również inne prace do nabycia. No i oddam głos może autorowi prac, czyli panu Mariuszowi Wysockiemu, który więcej o sobie i o tych pracach opowie. Skąd kawa? W 2007 roku, kiedy przyjechałem tu na plener, zaraz po skończeniu studiów, pewnego dnia brakło pieniędzy i trzeba było wybrać albo kupić farby, albo kupić zupę. Za pieniądze, które wtedy miałem, kupiłem zupę, a kawę znalazłem u siostry. I tak powstała praca, która tam leży na zeszycie. To jest pierwsza praca, która powstała kawą. W ogóle nigdy nie miałem pojęcia, jak malować kawą. W ogóle sam kawy nie piję, nie lubię. I od tej pracy się zaczęło. I co ciekawe, przedstawia ona halę targową, w której teraz jesteśmy. Później pojawia się druga, trzecia praca. W momencie, kiedy puściłem te prace do internetu, widzowie nie dawali mi spokoju i chcieli jeszcze. No i tak. Kawą maluję już 6 lat. Dlaczego Wrocław? No. Chyba zakochałem się w tym mieście, przyjechałem kiedyś pierwszy raz. Namalowałem pierwszy most tumski. I on się już do mnie tak przylepił, że po prostu z zamkniętymi oczami go maluję o każdej porze dnia i nocy. No jest co malować tutaj. Więcej szczegółów myślę, że Państwo mogą przeczytać tutaj za mną, taki mały CV wisi, ewentualnie tam w zeszytach, które są z tyłu. Zawsze na wystawach wspominam mojego profesora od malarstwa, pana Kubiaka, który nauczył mnie, że artysta powinien umieć malować wszystko, wszystkim i na wszystkim. Myślę, że gdyby żył i widział, co robię, to byłoby potwierdzenie jego słów. I przy okazji mam dla Państwa niespodziankę. Wiele osób mi się pyta, no jak to kawa? No, kawę się pije, jak tym malować? No. Pamiętam taką historię z tamtego roku, kiedy mały chłopczyk z babcią do mnie podeszli na rynku i się ten chłopczyk pyta, jak pan to robi. No, mówię, biorę pędzelek, kawę, papier i maluję. Dzieciak poszedł do domu. Mówi, spróbował, tylko że to nie wychodzi tak jak mi to wychodzi. No to mu tłumaczę jeszcze raz. Trzeba wziąć pędzelek, kawę, papier i do tego dołożyć 18 lat doświadczenia. O czym mu wtedy wcześniej zapomniałem powiedzieć. I wtedy wyjdzie. Ale faktycznie w przyszłym roku mija mi 20 lat, kiedy tak oficjalnie zajmuję się sztuką malowaniem. Także za chwilę Państwu pokażę, jak tą kawą się maluje, gdyby ktoś chciał ewentualnie spróbować. To wcale nie jest takie trudne, jak się już 6 lat maluje kawą. I jeszcze miałbym prośbę, tam z tyłu leży zeszyt, gdzie ludzie wpisują krytyczne uwagi na temat moich prac. Nie lubię, jak ktoś pisze, że ach, o, ładne, piękne. To najpierw piszę, że brzydkie, tu pan popraw, tu zrób lepiej, tu nie dokładnie. Wtedy mnie to mobilizuje i następne prace robię lepsze. Także ja teraz przyniosę sobie tutaj swój warsztat.
Gdyby Państwo mieli jakieś pytanie, to można od razu pytać. Ja będę sobie w trakcie malował i Państwo odpowiadał. Ewentualnie, jak ktoś będzie chciał mi pomóc, to obok mam więcej pędzelków, można się doczepić. Jaką kawą panowie? Różnymi. Różnymi. Zaczynałem. Tą pracę zacząłem. To była jedna kawa. Nie wiem, ja na nazwy, na marki nie zwracam uwagi. Z czasem, jak zacząłem malować różnymi kawami i technicznie poznawiać tę kawę, no to widzę, że nie każdą kawą da się uzyskać ten sam efekt. Czy na przykład tą samą kawą w różnych temperaturach zupełnie inne efekty wychodzą. Ale ja zawsze się śmieję, że najlepsze prace wychodzą kawą, którą gdzieś tam dostanę za darmo. I faktycznie zdarzają się w tamtym roku, w tym roku dostałem spalarni z kawy z Łodzi, cały worek kawy spaliła i mi się nie wiedzieć, co zrobić. Więc mi się przydała. Ja akurat ta praca, która wisi z tyłu, hala targowa, to jest właśnie tą spaloną kawą, 100% arabika, porządna kawa w prosto. Proszę powiedzieć, technicznie jak pan robi na wadkę jest nawar, tak? Ma konsystencję jak palwa, czy bardziej jak kawa w piżance? Na to pytanie zazwyczaj odpowiadam, że kawę robię tak, jak iluzjoniści swoje sztuczki pokazują. To ja może teraz przyniosę tutaj swój mały bałagan. Kawa jest różna, rozpuszczalna, naturalna, spleśniała, jakakolwiek. Chociaż jeszcze zbożówką nie próbowałem, niektórzy się pytali, czy taką też się da, ale pewnie się da. Znaczy, na pewno ja tego nie skończę tak szybko, bo to trochę czasu wymaga. No chyba, że mi Państwo pomożecie, to 10 minut i zrobimy. Tutaj mam różne kawy. Proszę powiedzieć, co pan teraz robi? Gruntuje? Nie, to jest na razie czysta woda. Technika jest podobna jak w akwarelce. Z tą różnicą, że następny, jak się chce coś ciemniejszego uzyskać, to trzeba tak zrobić, żeby ta warstwa spod spodu się nie rozpłynęła. W akwarelce tego nie ma. To jest farba zacniej. A tu się kawa rozpuszcza. Miałem taką przygodę, kiedy malowałem na żywo w telewizji i zaczął deszcz. No i trzeba pracę ratować, bo to wszystko płynęło. Chociaż są niektórzy tacy, że nie wierzą, że to kawa, a tam jakiś tłuszcz. To wtedy mam kubek z kawą i muszę spróbować. Czy można próbować też kawę z dzieła, jak można. To mówię, jak ktoś już jest bardzo zdesperowany i mu brakuje kawy, to po prostu wziąć obrazek pod kran, wykręcić do filiżanki. Albo po prostu polizać. Albo polizać, tak. Niektórzy też się dziwią, no jak to ja mogę kawy nie pić? No nie lubię, po prostu obiedla. Piłem może za dwa razy, powiedział nigdy więcej. Też ma wpływ, jaka temperatura jest, wilgotność. Nieraz kawa tak szybko schnie, że po prostu nie da się na wielkim upale nie da się. Czasami robi się taka, lepi się.
sumie żadna filozofia, tak jak nie zabrałem. Mówię, co na przykład efekty, teraz coś takiego zrobię. Pan jest w tej dobrej sytuacji, że pan nie pije kawy, bo kawosze pewnie by wcześniej by pili, zanim coś tak, namalowali. Tak, to bym pewnie nie... Tak. Takie coś podpowiedział mi też. To była... Tą pracę zostawiłem na parapecie. No i zapomniałem o niej. No i też zrobił swoje. Przydaje się. Dzisiaj na przykład wiem, jak chcę uzyskać inny odcień kawy. Na przykład część pracy wystawiam przed okno, na dwór, czy jakieś zimno. Wtedy zupełnie to innego wychodzi, niż gdybym w innych warunkach to. To ja zrobię tyle, a Państwo kończą resztę. Wszystko tu jest narysowane, także tylko poprawić kontury. W razie czego, jak nie wyjdzie, to się pracę pod kran wstawi i wszystko spłynie. Że jeszcze jak coś nie wyjdzie, to można poprawić, można zetrzeć. Przy farbie się tego nie da. Także są plusy i minusy. No dobrze, to teraz Państwo. No tak jakoś poprawo się. I później polecimy tak. No mi się chyba trzęsie. Jak jest gorąco i ta kawa szybko schnie, ona się w pewnym momencie lepi. I nie da się zdarzyć, że chce się zrobić coś jakiś szczegół i się pędzelek przylepia do kawy. Ale bo taka pogoda sucha jest lepsza, niekoniecznie różnie. Też zależy, można podać dalej. To sobie ja to mieszam. Co tutaj? Nie, może tutaj. A to jest różnica. Nie, czekaj, to jest moc dalej tutaj, nie? To... Moja linia taka cieniutka będzie. Czekaj, tu jest. Tutaj to? Mhm. Jaśniejsze, tak? Tak jeszcze coś namalował. A czekaj, no sucha, to tu sobie do wody. Ja zaglądam czasami do tych wpisów i to mi się przydaje, pomaga mi.
kierunku tej maźni. No, ale tam widać okna dwa czwórki. Nie, ja muszę dystans do dzieła. Pracować. Czy ktoś jeszcze maluje kawę w Polsce? Teraz już tak. Pamiętam, w 2009 znalazłem artykuł w miesięcznym Filiżanka z Mamą. I tam był artykuł o malowaniu kawą. I ja się znalazłem wśród 6 osób, które na świecie mają. W Polsce wtedy nie było nikogo. I od tego czasu zacząłem szukać, kto maluje. Dopiero jak wstawimy pracę do internetu, zacząłem gdzie próbować. Ciekawo malują na akademii, na politechnice, jak tam tło gdzieś. Ale tak, żeby pracę całe powstała, to nie było. Chyba, że się ktoś nie ujawnia. Znaczy widać, ale one tak jakby się troszeczkę łagodniejsze stają z dystansu, tak. Takie. No i mamy wszystkich pytań. Ale z czasem już tak, to sztucznie zacząłem gotować, przecedzać. Fajnie. Można wyjść oknem.
Dobra.